Witam Państwa. Bardzo mile widzieć tu wszystkich zebranych. Rozmowa pójdzie dziś o naszych nowych produktach. I jeżeli w przeszłości mówiliśmy o nich, nie mając żadnego pojęcia i rezultatów po użyciu, to dziś spróbuję to zmienić. Nie dla kogo nie jest tajemnicą, że istnieją trzy główne postulaty zdrowia. Pierwszy to nasz stan moralny, bo wyjawianie oznak agresji, zazdrości czy skąpości, gdy nagromadza się w nas obraza i złość, wydziela się duża ilość adrenaliny, a są to wolne radykały, niszczymy nasze zdrowie. I dlatego jednym z pierwszych postulatów zdrowia jest spokój wewnętrzny, wewnętrzne zadowolnienie, nasz stosunek do świata. Drugim postulatem są ćwiczenia fizyczne. Jakie by Państwo suplementy nie spożywali, jeżeli nie prowadzicie aktywnego trybu życia, to nigdy nie osiągniecie należnego stanu zdrowia. Trzeci postulat zdrowia to jedzenie, które spożywamy. Jedzenie, które spożywamy, jest źródłem energii. Składamy się z tego, co jemy, a raczej z tego, co pijemy, bo na 70% składamy się z wody. Ale na ten temat porozmawiamy następnego razu. Jest to bardzo ważny temat, a dziś rozmowa pójdzie o prawidłowym odżywianiu. Sokrates swego czasu mówił: nie istnieje dobra lub zła, a istnieje wiedza lub brak jej. I jak często pragniemy przyłożyć odpowiedzialność na kogoś innego? Jestem zdrowy, a gdy zachoruję, odwiedzę lekarza. I to on będzie zobowiązany mnie wyleczyć. Natomiast powiem Państwu taką rzecz. Żaden lekarz nie troszczy się o Waszym zdrowiu tyle, na ile Wy o nim się troszczycie. I nie wie o Waszym organizmie tyle, ile Wy o nim wiecie. Dziś jest ten ważny moment, gdy trzeba przyłożyć odpowiedzialność na siebie za długość, za prawidłowość i jakość swego życia. Otóż, jak trzeba się odżywiać, aby być zdrowym? Dlatego, by być zdrowym, trzeba po pierwsze spożywać drogie, zdrowe, pełnocenne jedzenie, które zawiera wszystkie pożyteczne elementy: witaminy, mikroelementy, antyoksydanty, fermenty, probiotyki. W dodatku to trzeba robić prawidłowo. I nawet jeżeli odżywiamy się prawidłowo, sprawa w tym, że jeżeli nie oczyszczamy nasz organizm, nagromadza się u nas bardzo dużo problemów. Czy wiecie, że w wieku 40 lat w waszym jelicie nagromadza się od 5 do 25 kg szłaków? Właśnie o tym mówi się we wszystkich filozofiach zdrowia. Pierwszym etapem w drodze do zdrowego organizmu, jeżeli chcecie zbudować filozofię zdrowia w swoim życiu, jest oczyszczenie jelita. Drugi etap to regulacja wszystkich narządów i elementów systemu fermentatywnego. Trzeci etap to pełnocenne zbalansowanie odżywiania się. Otóż dzisiaj zaczniemy rozmowę na ten temat. Ale najpierw, dla prawidłowego rozumienia pracy naszego organizmu, zaczniemy od tego, jak jesteśmy wszyscy zbudowani. Nie tylko lekarze muszą znać fizjologię ludzką, jak funkcjonuje nasz organizm. Wszyscy musimy to wiedzieć. Starożytni ludzie mówili, że widelcem i łyżką budujemy sobie grób. A jak wtedy się odżywiać, aby go nie budować? Z tego i zaczniemy. Proszę Państwa, kto robi 33 rzucia na jeden kawałek jedzenia? Raz, dwa, nawet trzy. A reszta? Połykamy nie żując. Ale jest to pierwszy etap odżywiania. Sprawa w tym, że przy rzuciu jedzenia nawilże się śliną. Natomiast ślina zawiera ferment amilazę, która sprzyja rozszczepieniu monocukrów, czyli węglowodanów, a to owoce i jagody. One z jamy ustnej szybko przenikają w krew. Przecież mamy bardzo dużo naczyń krwionośnych pod językiem. Od razu kierują się do mózgu,
i są bezpośrednim źródłem energii dla naszego mózgu. Jeżeli chcecie, aby wasz mózg dobrze pracował, to śniadanie ma się składać z jagód i owoców. Dlatego, aby prawidłowo się odżywiać, obowiązkowo trzeba dokładnie przeżuwać jedzenie. Oprócz tego ślina zawiera lizocymę, a jest to pierwsza bariera na drodze infekcji. Przy prawidłowym przeżuciu lizocyma przesiąka jedzenie i przyczynia lizy z wielu bakterii, nie przynosząc nam szkody. Także gruczoły ślinne są narządem dezintoksykacyjnym. Powiedzcie mi, drogie rodzice, czyje dziecko śpi ze śliną na poduszce? Bardzo nam to się podoba. Tak mile śpi ze śliną na poduszce. Lecz to świadczy o tym, że dziecko ma glisty lub dysbakteriozę. Bo gruczoły ślinne są narządem dezintoksykacyjnym. Wydzielają substancje szkodliwe. Żeby prawidłowo się odżywiać, trzeba dokładnie przeżuwać jedzenie. A więc trzeba mieć zdrowe zęby. A czy wiecie, że urażone zęby są odzwierciedleniem choroby w pewnym narządzie wewnętrznym? Metodyka doktora Fola pracuje w całym świecie. A był on dentystą. Zwrócił on uwagę, że u ludzi z chorym żołądkiem najczęściej próchnica wynika w tym zębie. A przy chorej wątrobie w tym. Wszystko w organizmie jest powiązane. A żeby mieć zdrowe zęby, trzeba o nich się troszczyć. Żeby mieć zdrowe narządy wewnętrzne, trzeba prawidłowo się odżywiać. Microbright to proszek do czyszczenia zębów. Dlaczego proszek, kiedy na rynku tyle różnych past? Microbright to mikrohydryn, najsilniejszy antyoksydant. Działa on w następujący sposób. Pierwsze, gdy czyścimy zęby, bardziej efektywnie usuwamy kamień nazębny. Zwiększa się pH śliny w jamie ustnej. Bakterie nie znoszą środowiska zasadowego. Po drugie, to wzmocnienie dziąseł, to profilaktyka parodontozy. Po trzecie, to efekt odbielający. Otóż stwarza się w jamie ustnej środowisko, w którym wspaniale przetwarzają się węglowodany. Wspaniały proszek. Oprócz tego zawiera on aloe vera i ksylity naturalne. Wspaniały efekt. I jest to pierwszy etap. Otóż dalej. Język to narząd, za pomocą którego nie tylko rozmawiamy, czy przeżywamy jedzenie, lecz jest to także papierek lakmusowy naszego zdrowia. Rano wstajemy, podchodzimy do lustra, biały język, mamy chory żołądek, szary język, chora trzustka, żółty język, wasz pęcherz żółciowy woła o pomocy. Dalej, jedzenie trafia z jamy ustnej do gardła. W gardle znajduje się pierścień pierogowa Waldeyera, a to gruczoły limfatyczne. To jest druga bariera na drodze infekcji. Komu z Państwa były wydalone migdałki? W przeszłości była tendencja do wydalania migdałków przy częstych tonzylitach. Było? Jesteśmy stworzeni tak, że nie mamy części zapasowych, które możemy odciąć i wyrzucić. Usunęliśmy migdałki i co dalej? Bronchity i zapalenie płuc. Mieliśmy częste anginy, teraz mamy częste zapalenie płuc. Migdałki to przyrodnia bariera, nie możemy nic wydalać. Ale z czemu niektórzy ludzie nigdy nie chorują na anginę, a inni cierpią przez to cały czas? Jak Państwo myśli, czemu? Słaby system immunny, spadkowość. Zazwyczaj tak mówią. Nie. Sprawa w tym, że jelita są zanieczyszczone. Mamy dysbakteriozę, a tym bardziej, jeżeli nagromadzają się w nich szłaki, to takie trucizny jak merkaptan wpływają na stan gruczołów limfatycznych, osłabiają ich funkcje odporne. I rezultatem tego są częste anginy. Przyczyna, których tkwi w jelicie. Nie będziemy akcentowali uwagę na przełyku, jego odmiennościach i chorobach. Jeżeli normalnie wszystko przeżuliśmy, to zwilżona grudka pokarmowa bez utrudnień trafia do żołądka. Otóż
Tu mamy żołądek, narząd w formie haczka. Zaczyna się tu przetwarzanie białka. W żołądku środowisko kwaśne, pH 1,5. Wydziela się pepsyna, ferment, który sprzyja rozszczepianiu białka na aminokwasy. Tutaj przetwarza się białko. W żołądku nic nie wsiąka, oprócz alkoholu. Lekko i szybko przenika alkohol w krew z żołądka przez niski stopień naciągnięcia powierzchniowego. Otóż tutaj białko się rozszczepia. Jednak dlatego, aby ono dobrze się zaswajało, naprawdę potrzebne jest pH 1,5. Bardzo niski stopień pH. Teraz proszę mi powiedzieć, kto z Państwa coś słyszał o podzielnym sposobie odżywiania się? Proszę podjąć ręce. Brawo! A teraz proszę podjąć ręce tych, kto podzielnie odżywia się na co dzień. Wszyscy zobaczyli. Widzą Państwo, że znanie drogi właściwej i chodzenie nią są to dwie różne rzeczy. A co wynika, gdy odżywiamy się zgodnie z ulubioną tradycją wschodnioeuropejską? Mięso z ziemniakami, pierogi z mięsem i tak dalej. Wszystko razem. Zmienia się pH w żołądku i białko już nie rozszczepia się do aminokwasów, a zaczynają się procesy gnicia i brodzenia. I dlatego po fitym posiłku zjawia się przykre odbijanie, co znaczy, że w żołądku intensywnie progresuje gnicie i brodzenie. Plus napój po jedzeniu, bo prawidłowo napój ma być wypity przed jedzeniem i tylko przez 2 godziny po posiłku, a nie od razu po nim. A zgodnie z tradycją nie istnieje obiadu bez napoju. Prawidłowe odżywianie się to rzecz bardzo ważna. Zobaczcie, dwie proste rzeczy są wystarczające dla usunięcia takich przykrości jak zdęcia, odbijania i zaburzenia wymiany substancji. Dwie rzeczy, prawidłowe przeżucie i podzielny sposób odżywiania się. Otóż dalej, ten niewielki odcinek jelita to dwunastnica. Mały odcinek, tylko 25-30 cm. Lecz w dwunastnicy wychodzi sekret pęcherza żółciowego i trzustki. Pęcherz żółciowy zawiera kwasy żółciowe, które emulgują tłuszcze i rozszczepiają ich do kwasów tłuszczowych. W trzustce wyrabia się szereg fermentów, które przetwarzają tłuszcze, białko i węglowodany. Rezultatem trawienia w dwunastnicy są najmniejsze cząsteczki odżywcze. I przy właściwym odżywianiu proces ten ma normalny przebieg. Jeżeli jesteśmy leniwi i lubimy dużo zjeść, to rozciąga się żołądek i zjawia się zgaga, bo z rozciągniętego żołądka treść zarzuca się do przełyku. I w wyniku temu zgaga. Z rozciągniętego żołądka zawartość trafia do dwunastnicy, zmienia się pH i wynika wrzut dwunastnicy. Właśnie tu, w dwunastnicy, przychodzi najważniejszy etap trawienia, jego rozszczepienie. A cóż dalej? 6 metrów jelita cienkiego. Ścianka jelita cienkiego. Narysujmy go ściankę. Zbudowana jest w następujący sposób. W każdej z niteczek są naczynia krwionośne i limfatyczne. Naczynie krwionośne wsiąkają białko i węglowodany, a w limfatyczne tłuszcze. I przy normalnej pracy jelita cienkiego, bez przepełnienia, wszystkie elementy dobrze pobierają się przez jego ściankę. Są tu jeszcze przysionkowe gruczoły limfatyczne, wyrębujące humoralny faktor immunitetu. Droga treści jelitowej trwa 6 godzin. I w końcu pobierają się tu wszystkie potrzebne dla życia elementy. Po czym treść jelitowa przychodzi do jelita grubego, długość którego składa 1,5-3 metra. Zaczyna się od jelita ślepego. Na rysunku widzimy, ile to cienkie. Treść jelitowa z jelita cienkiego trafia do jelita ślepego, pierwszego oddziału jelita grubego. A to, jak Państwo się domyśla, wyrostek roboczkowy. Komu był on wycięty? Tak.
Szkoda mi państwa. Dlaczego? Powtarzam, nie ma u nas części zamiennych. Chodzi o to, że gdy treść jelitowa trafia z jelita cienkiego do grubego, jelito ślepo się rozciąga i rozciąga się wejście do worostka robocznego, w którym wyrabia się hormony sprzyjające dynamice aktywnej funkcji jelita grubego. A przy wyciętym worostku następuje dysfunkcja dynamiki jelita grubego. Treść jelitowa przesuwa się wolniej, co stwarza umowy dla zatwardzenia. Jelito grube to jest główny syp na śmieci. W jego oddziałach nagromadzają się wszystkie niestrawne komponenty naszego posiłku. Niepotrzebne rzeczy muszą być wyrzucone, ale to nie jest jedyna funkcja. Jelito grube i jego odcinki pobierają 95% wody. Mówiliśmy o tym, że 75% wody to nasz organizm. Od jakości wody zależy nasze zdrowie. Woda wodociągowa ma naciągnięcie powierzchniowe 75 dyn na centymetr i dla zaswojenia jej takiej wody niezbędna jest praca szeregu fermentów. I my niestety zaczynamy wysychać. Po urodzeniu nasze ciało zawiera prawie 90% wody, a w starości 60%. Życie to jest proces wysychania. Jak myślicie, czy od jakości wody, którą się pobiera w jelicie grubym, zależy nasze zdrowie, czy nie? Woda wsiąka do naczyń krwionośnych, krew z których jest skierowana do wątroby, gdzie zostają neutralizowane toksyny do tej pory, póki wątroba nie może wytrzymać nasz zakłócony proces odżywiania się. A teraz zobaczcie, jak wygląda jelito grube w normie. Wygląda ona w następujący sposób. Cieniutka ścianka o grubości 1 mm, przez którą wsiąka się woda. W wieku 40 lat to wygląda w następujący sposób. I teraz przez to wszystko wsiąka się woda. Proszę mi teraz powiedzieć, czy będziecie świadomie pić z gnojówki? Nasz mózg składa się na 81% z wody. Jaką wodę otrzymuje nasz mózg z brudnego jelita grubego? Na pół oczyszczoną wątrobą, na pół nie. Wątroba już nie daje sobie rady. I przez to wynikają dolatliwość, zmęczenie, zakłócenie snu, agresywność, pogorszenie pamięci i jeśli jeszcze gotujemy w garnkach aluminiowych, to niewiele brakuje do zakłóceń psychicznych. Lecz najstraszniejsze w tym wszystkim to szłaki w naszym jelicie. Wypiliśmy dzisiaj szkodliwe leki, jutro nie. Posłuchaliśmy lekcje i już jutro pijemy czystą wodę i jemy zdrowe posiłki. Lecz szłaki, jeżeli ich nie usunęliśmy, nigdzie nie znikają, nosimy ich zawsze ze sobą. I przy nadmiernym nagromadzeniu szłaków organizm próbuje to wszystko schować w jakąś kapsułę. Rezultatem tego są polipy, adenomy, nowotwory. Kolejny problem interesujący cały świat, a w pierwszą kolej kobiet. Zniżenie aktywności życia intymnego. Temat, na który niewiele się mówi, lecz interesuje on prawie każdego. Kobieta mówi, że mężczyzna jest zajęty zarabianiem forsy, jest denerwowany, ma kłopoty, jest zmęczony, przychodzi do domu i od razu idzie spać. A to przez to, że bezpośrednio z przodu jelita grubego znajduje się prostata. Proszę sobie wyobrazić kobietę, która dusi męża rękami za gardło i pyta, czemu ty mnie namiętnie nie całujesz? A czy próbowaliście kiedykolwiek całować z rękami na gardle? O jakiej normalnej funkcji można gadać, gdy narządy płciowe ciśnie przepełnione jelito? I w końcu oddział analny. Co możemy oczyścić manualnie, to tylko to. I kto to robi, zasługuje na szanę.
ale istnieje pewien problem. Oddział ten ma 3 żylne zaploty. Krew całego jelita przychodzi przez wątrobę, gdzie się oczyszcza i tylko z dolnego zaplotu żylnego trafia prosto do płuc. Człowiek ma astmę, często choruje na bronchitę. A przyczyna? Szłaki, które tu się nagromadziły i trują płuce. Gdy wątroba jest wyczerpana w proces detoksykacji, włącza się skóra. Jak wydzielamy toksyny? Przewód pokarmowy, nerki, wątroba, skóra. A stąd nieprzyjemny zapach potu. Kogo w nasz czas nie ciekawi pytanie onkologii? Ilość chorych na raka piersi wzrosła za ostatnie 20 lat o wiele razy. I sektor tkwi nie w zmianie sytuacji ekologicznej, chociaż i w tym także. Ale każdy dzień widzimy reklamę antyperspirantów, które obiecają nam, że nie będziemy się pocić. Oj, jak dobrze. Bluza nie potrzebuje prania, tak? Lecz skóra wydziela przez pory substancje szkodliwe, a my blokujemy ich wyjście. One nagromadzają się we krwi i cyrkulują w naczyniach krwionośnych klatki piersiowej. Osiadają w piersiach i mamy raka piersi. Proszę, jak dużo różnych chorób, a pierworodna przyczyna dla każdej to zabrudnione jelito. I właściwe pytanie, cóż możemy temu przeciwstawić? Mamy system oczyszczenia jelita. Początek to czyszczenie zębów mikrobrightem. Dalej czyścimy jelito. I produkt ten, przed którym nisko się kłaniam, dzieło doktora Alberta Dzera, jakiego miałem zaszczyt poznać osobiście w Kanadzie, w Toronto. Bardzo skromny, inteligentny mężczyzna, który oddał ponad 30 lat życia na badania przy różnych artykułów spożywczych i systemów oczyszczających. Istnieją przeróżne sposoby oczyszczenia, lecz żaden z nich nie oczyszcza jelito grube w jego zagłębieniach. I tu się zjawił dr Albert Zer ze swym działem, Kolowada. To zbalansowany system o długości 14 dni. Czy kiedyś głodowaliście za brakiem? Próbowaliście, tak? Jest tam powiedziane, że z początku trzeba przygotować się do głodu, a potem mądrze i poetapowo z niego wychodzić, bo w przeciwnym wypadku ten głód przyniesie wam więcej szkody niż korzyści. Dr. Albert Zer wynalazł trzyetapowy system oczyszczenia jelita. Otóż pierwszy etap. Ona jest na tyle prosta, żeby u ludzi, którzy umieją liczyć tylko do 3, nie wynikało żadnych pytań. To jest pierwszy tydzień. 7 dni. Woreczki z numerem 1, które trzeba pobierać 3 razy dziennie, z rana i wieczorem. 10 pastylek trawnych i kapsulowanych. Używamy ich dla przygotowania do totalnego oczyszczenia. Bardzo dobre pytanie, czym zapijeć? Jedyna prawidłowa odpowiedź to woda z wapniem koralowym. Jeżeli nie chcą Państwo, żeby większość aktywnych substancji, które neutralizują trucizny, zniszkadzała Waszą wodę, a chcecie osiągnąć najlepszego efektu, to tylko wodą z wapniem koralowym. Myślę, że wszyscy wiedzą, co to jest woda koralowa. Z czego się składają te pastylki? To są witaminy i minerały. Absolutnie wszystkie niezbędne dla naszego organizmu. Oddzielnie pastylka witaminy C, jak najsilniejszego spośród witaminów antyoksydanta, neutralizującego toksyny. Oprócz tego od razu Bioflora, Acidophilus. Mamy oddzielnie kapsułki Acidophilus. Tak to wygląda.
dla dzieci, którym kolowada nie jest jeszcze potrzebna, lecz trzeba przywrócić normalną mikroflorę acydofilus. Spośród pościelek pierwszego etapu jest substrat obżywczy dla tych drobnoustrojów, to lucerna. Także mamy ją oddzielnie i przy zaburzeniach jelitowych u dziecka związanych z dysbakteriozą, acydofilus i lucerna. Lucerna, królowa wszystkich roślin. System korzeniowy o długości 30-40 metrów. W nasz czas rośliny z niegłębokimi korzeniami nie mogą znaleźć tyle pożytecznych elementów w gruncie rozjewanym, ile może lucerna. 22 różnych aminokwasy, 9 z których są niezamienne. Witaminy, mikroelementy, błonnik, chlorofil. Wyciąg z lucerny to jeden z najlepszych preparatów przeciwnowotworowych dzięki zbalansowanej zawartości elementów odżywczych. A żeby nakarmić bakterie w naszym jelicie, musimy zjeść 50 porcji sałatki. Nie wiem, czy wytrzyma to wasz portfel, lecz wasz żołądek tego z pewnością nie wytrzyma. Koncentrowany błonnik. Wszystko w jednym opakowaniu. Wyciąg z liści orzechu włoskiego. Bardzo skuteczny środek przeciwglistowy. Ludzie nawet nie uświadamiają, że mogą mieć glisty. Przecież myją ręce z rana wieczorem, przed i po posiłku, po każdym odwiedzeniu łazienki. Nie mogą mieć glisty. Moi drodzy, niestety na dzień dzisiejszy sytuacja epidemiologiczna jest na tyle zagrażająca, że nawet nie wyobrażacie. Czemu orzech włoski? Często ludzie nie wiedzą, że mają lambli i pierwotne różnych rodzajów. Oprócz tego woreczki z numerem 1 zawierają Cascara Sagrada. Wspaniały efekt przeciwzatwardzeniowy. Cóż mamy oczekiwać podczas pierwszego etapu? Zaczynając z pierwszych dni, zwiększa się objętość opróżnienia jelita. I co jest bardzo przyjemne, bez biegunki. Biegunka to utrata bakterii, mikroelementów i wody. Normalne opróżnienie jelita 2 razy dziennie, tylko w większej ilości. I już na drugi, trzeci dzień żołądek, który był tu, staje na swoje normalne miejsce. I to nie powoduje żadnych zakłóceń waszym planom, normalnie pracujecie i nie jesteście przywiązani do łazienki. Drugi etap. Opakowanie z numerem 2. Są to te same pastylki z niektórymi zmianami. 8 pastylek z rana i 8 wieczorem. Jest to etap głębokiego oczyszczenia, podczas którego pijecie państwo codziennie 4 proszki kolowada. Genialność doktora Alberta Dzera polega właśnie w tworzeniu tych unikalnych proszków, które są głównym elementem tego systemu. Pijecie proszki 4 razy dziennie. A żeby zapobiec utworzeniu grudek z proszku przy rozcieńczeniu, mamy taką super rzecz. To energia krystaliczna, która zwiększa nawilżenie. Dodajemy 8-10 kropli do szklanki wody lub soku i siła naciążenia powierzchniowego zwiększa się od 75 do 40. Rzeczywiście zwiększa się nawilżanie. Otóż proszek kolowada. Rozcieńczamy w szklance wody, ma smak bananowy i jeśli ten smak komuś się nie podoba, wtedy można zamienić wodę na niesłodki sok grejpfrutowy lub jabłkowy. Niektórzy wolą pomidorowy, lecz dla mnie nie jest to zbyt dobre na smak. I tak 4 razy dziennie. W czasie między pobraniem proszków nie pijemy dużo wody. Podczas drugiego etapu nic nie jemy. Proszek kolowada zwiększa się w objętości, zapełnia żołądek i nie odczuwacie państwo silnego głodu. Jeżeli głód jest bardzo silny, wtedy można spożyć niewielką ilość przetartych owoców lub warzyw. Lekki błonnik. 4 dni. Czego trzeba się spodziewać? Niektórzy z państwa błędnie planują kurs oczyszczenia kolowadą na czas urlopu, kiedy będą państwo cały czas w domu. Ale opróżnienie nie jest zbyt częste. 1 raz na dzień, a u niektórych 1 raz na 2 dni. Przyszła do mnie koleżanka i powiedziała: oszukaliście mnie jak zawsze. Przez cały tydzień robiłem wszystko jak trzeba, wszystko było dobrze, brzuch się schował, a już 2 dni nie ma żadnych rezultatów. Gdzie jest wasze oczyszczenie? Odpowiedziałam: powinnaś kontynuować kurs i wszystko będzie dobrze. Gdy przyszła następnego dnia, jej oczy świeciły się tak, że można było oświetlić całe miasto. Tekst był następujący.
Trzy godziny poświęciłam ciężkiej pracy w łazience i nigdy nie myśliłam, że ten cały koszmar nosiłam ze sobą i filmy Hitchcocka to dziecinada po porównaniu z tym, co nosiłam ze sobą. Rzeczywiście, wychodzą i zielone bielorubinowe, i żółte cholesterolowe kamienie, i wychodzą cząsteczki śluzu różnorodnej formy i jeszcze Bóg wie co. Ale przyjemnie jest to, że kołowada pokrywa to wszystko cienką, żelopodobną warstwą i nie upośledza jej litość ze strony wewnętrznej, co jest bardzo ważne. Nie przeszkadza perystaltyce. I nareszcie trzydniowy program wyjścia z oczyszczenia. Etap numer 3. Do składu pastylek są dodane fermenty, które są niezbędne dla życia. Przecież wasz przewód pokarmowy, trzustka, były cały ten czas naprężone. Trzustka jest narządem bardzo łatwo uleczalnym. Chociaż ludzie są przekonani, że przewlekły pankreatyt się nie leczy. Pewna rzecz, bo lekujemy pankreatyt, zanieczyszczając swój organizm nie wiadomo czym, zamiast oczyszczania jelita. Przy zabrudnionym jelicie wydziela się merkaptan. A ta substancja jest bardzo trująca dla trzustki, co może spowodować nie tylko przewlekły pankreatyt, lecz i cukrzycę. Oprócz tego, drogie kobiety, żylaki, problem, czy nie tak? Jaka jest przyczyna? A sprawa w tym, że przepełnione jelito stwarza przeszkodę dla odejścia krwi żylnej z dolnych końcówek. I leżąc z zewnątrz, wydalając żylaki, nie usuwamy przyczyny pierwszoplanowej. Rzeczywiście nie. Przecież to po prostu mechaniczna przeszkoda na drodze krwi, rozciągnięte jelito. Już nie mówię o hemoroidach. Przyszliśmy do lekarza i już jesteśmy gotowi do operacji. Wycięliśmy. No i co? Sprawa w tym, że wewnątrzniatkowe żyły są przeciśnięte i to nigdzie nie zniknie. Nie usunęliśmy przyczyny. Widzicie, jak dużo można osiągnąć prostym oczyszczeniem jelita. Doktor Darrell Wolf powiedział, jeżeli te kobiety, które przychodzą teraz do mnie na operację z powodu raka piersi, zaczęli oczyszczenie jelita 15 lat temu, nikt by nie doszło do tego stanu. Pokazałam i powiedziałam Państwu, jak pracuje kołowada. Zbadaliśmy około 200 osób, które przeszły kurs oczyszczenia kołowadą i teraz chcę opowiedzieć o rezultatach. Masa ciała zmniejsza się od 3 do 15 kg i nie dzięki gwałtownemu zmniejszeniu ilości tłuszczu, w tym wypadku byłem pierwsza, która występowałaby przeciw, to jest szkodliwe, a dzięki szłakom, które przebywały w jelicie przez wiele lat. Przy tym bez biegunki, przy tym bez uszkodzenia błony śluzowej. Momentalnie zmienia się kolor cery. Ponieważ cera zawsze odzwierciedla stan intoksykacji organizmu. Polepsza się oddech przez opuszczenie diafragmy. I to już dobrze widać na trzeci, czwarty dzień. Zwiększa się objętość oddechu. Z tej samej przyczyny zmniejszają się kłopoty z sercem, dlatego że serce leży na diafragmie i w przyluzieniu tak, a przy wdęciu podnosi się diafragma, serce leży tak. W tych umowach ekstrasystolia jest po prostu regularna. Polepsza się stan systemu immunnego, stan ogólny i nawet humor. Oprócz tego znikają kłopoty ze snem. Śpisz jak niemowlę. Wspaniały sen. Polepsza się praca systemu nerwowego. Pewna pacjentka odwiedziła sanatorium i przeszła kurs hydrokolonoterapii. Po trzecim zabiegu powiedziano jej, że nie ma już potrzeby w dalszym oczyszczeniu, bo wychodzi już tylko czysta woda. Z honorem mi o tym powiedziała.
Kobieta przeszła kurs kolowady, po czym wyszło z niej 9 kg szłaków. Macie różnicę. Ale najbardziej byłam szokowana ostatnim rezultatem. Wyszła kobieta 53 lat, z różowymi policzkami, bardzo przyjemna, i mówi: dzień dobry, mam poważną wadę serca. 2 tygodnie temu miałam brzuch powyżej piersi. Z trudnością mogę to sobie wyobrazić. A to aszczyt. Brzuch był taki twardy jak bęben. Miała nabrzęk nóg. Przy numerze 36 chodziła w obuwiu numer 42. Taki nabrzęk. Nie mogła złapać oddech, ciśnienie 240 i non-stop bóle głowy. Zaproponowano jej punkcję. Lekarze wiedzą, że jednej puncji byłoby zbyt mało. Po pierwszej byłaby druga. I tak dalej. Zmniejszał się był czas między puncjami. Im dalej, tym bliżej do raju. Przeszło kurs oczyszczenia kolowadą. Przyszło w obuwiu numer 36. Ani śladu ascytu. Różowy kolor cery. Ciśnienie 140 na 80. Żadnych nabrzęków. Powiedziała, że wyszła z niej taka ilość brzydoty, że trudno to sobie wyobrazić. Jestem niewiarygodnie wdzięczna. Lekarze przeznaczali jej niesamowite dawki środków diuretycznych i pewna rzecz, że serce już nie wytrzymywało. Państwo widzą teraz działanie kolowady. I to wszystko bez skutków ubocznych. Oprócz tego, czemu tak dużo postylok? A dlatego, żeby zapobiec ciężkiemu wyjściu z procesu oczyszczenia. Żeby od razu zniszkodzić trucizny, które wychodzą z komórek, i ochronić naszą wątrobę. Co się tyczy kamieni i ich wielkości. Jeżeli kamienie są duże, a to większe za 0,8 cm, to radzę wam pić wodę koralową miesiąc przed kolowadą. Ale nie po szklance z rana i wieczorem, a po 3 szklanki na godzinę, stale otrzymując pecha na potrzebnym poziomie. Plus razem z wodą koralową lecytyna, która sprzyja rozszczepieniu kamieni. Jeżeli pijecie wodę kolorową w taki sposób, to rozmiar kamieni zmniejsza się, oni się nie odrobią na kawałki, a zmniejszają się w objętości. W każdym wypadku lepiej przejść taki kurs przed kolowadą z niewielkimi nieprzyjemnymi odczuciami, niż wcale nie czyścić jelito. Jakie mogą wynikać skutki uboczne przy kolowadzie? Pierwsze. Spośród 250 osób tylko jedna miała 3 dni stan nieco podobny do biegunki. Tylko jedna na 250 osób. Reszta normalnie pracują, rano i wieczorem oczyścili jelito i nic z oczyma na łbie i z czerwoną twarzą, jak przy podwyższonym ciśnieniu, a normalnie. To było jedno spostrzeżenie. Była kobieta, która nie mogła przejść kurs oczyszczenia kolowadą, jak się okazało, przez alergię na wyciąg orzechu włoskiego. Czuła się przez to źle. Lecz po eliminacji danej pastylki przyszła do normy i skończyła kurs oczyszczenia. Niektórzy ludzie czują się senni. Na to mówię: drugi dzień piję kolowadę i bardzo chce mi się spać. Nie mam siły. Mówi to o tym, że trucizny, które wyszły z komórek, przeszły w krew, na co w odpowiedni sposób reaguje mózg, który składa się na 81,5% z wody, a 95% wody wsiąka się z jelita grubego, a tam mamy przez cały czas kilogramy szłaków. Przez tą warstwę szłaków woda wsiąka się w krew.
Woda ta przechodzi proces detoksykacji w wątrobie, ona się wyczerpała. Jednym słowem, woda niby ze stoku trafia do krwi, a znaczy do mózgu. Pewnie, że nie będzie jasnej głowy, a człowiek będzie senny i słaby. Innych działań ubocznych nie spostrzegaliśmy. Były ludzie, którzy przez 5 lat czyścili jelito w różne sposoby i odmiennością było tylko to, że po kolowadzie wyszło z nich mniej szłaków, od 4 do 5 kg, reszty więcej. Specjalnych przygotowań kolowada nie potrzebuje. Bardzo lekko proponować kolowadę, bardzo lekko ją sprzedawać. Jeżeli opowiadając o mikrohydrynie człowiek musi zrozumieć coś niezrozumiałe, to system oczyszczenia jest zrozumiały dla wszystkich i po 3 frazach ludzie zaczynają rozumieć, że to potrzebna rzecz. I główne, komu nie zaproponowaliście by kolowadę, możecie być pewni na 100%, że otrzymacie pozytywny rezultat, absolutnie u wszystkich. A teraz uwaga, komu nie wolno używać kolowadę? Kolowadę nie można używać podczas recydywu wrzodu, osobliwie podczas skrywania więź górnego odcinka przewodu pokarmowego. Kolowadę nie można używać przy ostrych chorobach infekcyjnych, osobliwie podczas hepatyty. W ten moment nie zastosowujemy kolowadę. Z początku musimy stabilizować stan ogólny. Podczas grypy też nie używamy kolowadę. Mamy wiele środków, które zwalczają grypę za 1 dobę, a najwyżej za 3, w zależności od stanu immunnego. I jeszcze jeden moment. Ciężarne kobiety. Wszyscy macie rodzinę. Nauczcie swoich córek. Planujcie ciążę. Z początku kolowada. Ponieważ dziecko pobiera wszystko z organizmu matki i od czystości krwi macierzyńskiej zależy zdrowie i prawidłowe formowanie dziecka. Otóż do ciąży. Podczas ciąży kolowadę nie używamy. Po kursie oczyszczenia kolowadą obowiązkowo dotrzymujemy się programu, który Doug Douglas nazwał fitness programem. Pięć podstawowych elementów zdrowia, które nie otrzymujemy z naszym jedzeniem. Po pierwsze, to witaminy. Na Ukrainie przeszła konferencja medyczna, na której lekarze ogłosili, że 100% populacji, myślę, że stosują się także Europy Wschodniej, odczuwa brak witaminy C, najpotrzebniejszego ze wszystkich wodorozpuszczalnych witamin. 80% populacji odczuwa brak witaminy grupy B. 40% populacji odczuwa brak witamin grupy A. Bo lubimy masło i żadne zagrożenie cholesterolowe ludzi nie odstrasza. Proszę zobaczyć, jaki brak witamin. Druga grupa to mikroelementy. Brak przynajmniej jednego z nich dziś lub jutro nic dla was nie znaczy, lecz stały deficyt kończy się zaburzeniami w systemie fermentatywnym. Sprawa polega w tym, że mikroelementy i witaminy są komponentem fermentów, a brak fermentów powoduje zaburzenia w wymianie substancji. Musi być pełny skład mikroelementów. Wszystkie mikroelementy są ważne. Następna bardzo ważna grupa to probiotyki, a to są nasze z wami bakterie i błonnik. Jedna z najważniejszych grup to fermenty. Proszę mi powiedzieć, kto z Państwa spożywa tylko surowe jedzenie? Tak, czasami. I nie myślcie, że produkty konserwowane to są surowe produkty. To nie jest to samo. Sprawa w tym, że fermenty rujnują się przy 54 stopniach. A my z Wami z początku wszystko zgotowaliśmy, usmażyliśmy i parę razy rozgrzaliśmy, tak? Nie spożywamy surowych produktów, które zawierają fermenty. To znaczy, że zbędnie wykorzystujemy swój system fermentatywny. Dlatego obowiązkowo fermenty i to jest 4. element. I 5. element to mocna obrona antyoksydantna. Spośród antyoksydantów są witaminy, niektóre mikroelementy i niektóre aminokwasy. Najpotężniejszym antyoksydantem jest mikrohydryn. Drugie miejsce zajmuje woda koralowa, a już potem wszystkie witaminy. W pierwszą kolej takie suplementy jak wyciąg z pestek czerwonego winogrona.
I to wszystko nie znaczy, że muszą Państwo używać 63 różnych opakowania. Wszystko to jest w 3 produktach. Razem to się nazywa opakowanie życia. I jest w pełni zbalansowane. Cały spektrum witamin, asymilator to fermenty i 77 mikroelementów, aktywin to witaminy, antyoksydanty i probiotyki, od razu z błonnikiem. I woda koralowa. Dlatego po kolowadzie proszę 3-4 miesiące, a w zależności od problemu pierwszoplanowego do pół roku opakowanie życia. I dalej, pić opakowanie życia przez całe życie, szczerze mówiąc, można. A można i czasem zmieniać suplementy. Co zazwyczaj stoi na stole w jakości przypraw? Sól, pieprz, cukier. Co najmniej 2 śmiertelne trucizny. A co ma być na stole przynoszące zdrowie? Pierwsze to jedzenie podstawowe. W pełni zbalansowane witaminy, mikroelementy, błonnik i chlorofil. To lub alfa-alfa, to lucerna. Tu mamy 700 pigułek. Na cały rok Wam wystarczy dla jednej osoby. Lub spirulina. 95% zaswajania białka i jeszcze cały spektrum aminokwasów, witaminy, mikroelementy, chlorofil, błonnik. To wszystko spirulina, podstawa odżywiania, lub alfa-alfa, lub spirulina. Mamy jeszcze spirulinę mikroklasterową. Czym jest technologia mikroklasterowa? Jest ona zapatentowaną spółką Royal Body Care na terenach zeszłego ZSSR tylko w spółce Międzynarodowy Klub Koralowy. To unikalna technologia, która polega na tym, że zaswajamy wszystko, co pobieramy w pastylkach. Czy wiecie, że niektóre pigułki, które pobieramy i którymi się trujemy, zaswajają się tylko na 10%. Resztą się trujemy. Mikroklasterowa technologia polega w następnym. Jeżeli mówimy o mikroelementach, to nie trafiają one w komórkę do tej pory, póki nie są związane z aminokwasem, czyli nie będą w formie chełatowej. W komórkę trafiają albo chełaty, albo koloid, które są mniejsze i dlatego przenikają do komórki. Lecz mikroklaster to nanokoloid. Jedna tysięczna. 1000 razy mniejsze. I sprawa nie tylko w tym. Ta cząsteczka ma ładunek ujemny, a komórka dodatni. I dlatego przyciąga ona się i wsiąka. A to znaczy, że zaswaja się wszystko. Jest tu mniej spiruliny, lecz zaswajanie jest lepsze o 300%. Otóż na stole musi być jedzenie podstawowe. I jeszcze jedna rzecz to antyoksydanty. I królem spośród nich jest mikrohydryn. Mamy znakomite rezultaty po pobraniu mikrohydrynu. Kolega zwrócił się do mnie z powodu tego, że jego córka zachorowała na ostry pankreatyt. Dziewczyna postanowiła schudnąć, chociaż i tak była bardzo chuda. Zaczęła pić ocet jabłkowy dużymi łyżkami. Rezultat: reaktywny pankreatyt, ledwie żywa. Temperatura, ból. Po badaniach lekarz natychmiast przeznaczył leczenie w oddziale chirurgicznym. Zadzwonił do mnie, powiedziałem, żadnego szpitalu. Mikrohydryn i aktywin, też bardzo mocny środek antyoksydantny. Po pigułce 3 razy dziennie. W pierwszy dzień już po 30 minutach spadła gorączka, znikł ból. W drugim dniu chciała już wyjść z domu, ale mądre rodzice ją nie puścili. Na trzeci dzień był już w pracy. Gdy lekarz sprawił się o jej zdrowie, w jakiej ona jest w szpitalu, odpowiedziano mu, że poszła na fotosesję, ale to jest niemożliwe. To jest mikrohydryn. Bardzo szybko stabilizuje się ciśnienie. Jeżeli na wodzie koralowej w ciągu 1-1,5 miesięcy, to mikrohydryn stabilizuje ciśnienie w przeciągu 8 dni. Mikrohydryn to najmocniejsza ochrona od fal elektromagnetycznych, od wolnych radykałów, od trucizn.
i to jest lepsze zaswajanie wody. I jeszcze chciałbym powiedzieć, że trzecim produktem przy użyciu spiruliny lub alfy-alfy może być superfood. Czym jest dobry superfood? Zawiera on wszystko. Czego nie zawierają dwa poprzednie produkty, to probiotyki, to drobnoustroje. Jeżeli nie do końca usunęliśmy dezbakteriozę, to w tym wypadku na stole ma stać superfood. Dlatego, że zawiera on wszystkie witaminy, mikroelementy, aktywne substancje jęczmieniu, pszenicy, jabłkowe pektyny, po prostu wszystko. Spirulina, zielona, japońska herbata. Lecz czego nie zawierały dwa poprzednie produkty, to probiotyki. Superfood. Wspaniały, znakomity produkt. Jeszcze na co pasowałoby zwrócić uwagę, to zbyt wiele ludzi pragną schudnąć i eliminują spożycie tłuszczy. Ochrona przed miażdżycą. Nie będziemy jeść jajek, masła, nie będziemy spożywać tłuszczy. Będziemy chudzi jak sarny, nie będziemy wszystkiego tego jeść. Ze wszystkich stron słyszymy, tego nie wolno, tego nie wolno. Moi drodzy, jajko to jedno z największych źródeł witamin i lecytyny. A jest to substancja, z której tworzy się mielina, główny element błony systemu nerwowego. Doug Douglas mówi, nie trzeba usuwać, trzeba zaswajać. Wszystkie błony komórkowe są to dwie warstwy tłuszczowe i pomiędzy nimi warstwa białka. Jeżeli brakuje nam tłuszczy, to niestety psujemy tym nasze komórki i jej narządy. A to jądro, mitochondria i tak dalej. Lecz tłuszcze są niskiej gęstości, które źle się rozszczepiają i lekko nagromadzają się w postaci blaszczyk miażdżycowych i są wysokiej gęstości, ciekłe tłuszcze, takie jak omega-3, to olej z wątroby rekina. Ale trzeba jeszcze wiedzieć, że olej z wątroby rekina jest jednym z najmocniejszych przyrodnich antybiotyków. To jest bardzo potężny stymulator systemu immunnego. Jeszcze mamy jeden bajeczny produkt. Nasz ulubiony kolega okulista z Odessy kupuje po 20 puszek lecytyny naraz. Lecytyna. Ona przyspiesza szybkość myślenia i podwyższa zdolność do zapamiętywania. Nie trzeba krzyczeć na dziecko za to, że źle się uczy w szkole, a najpierw trzeba zwrócić uwagę rodzicom na to, czy dali oni wszystko, co dziecko potrzebowało, czy tylko dajecie mu parę kanapek do plecaka i odżywia się on nienormalnie. Przykro, gdy czasem rodzice nie w stanie zapewnić dziecko pełnocenne odżywianie. Lecytyna to regulator wymiany tłuszczy. Otóż to są główne suplementy, które są potrzebne dla normalnego, zbalansowanego odżywiania się. I jeszcze jedna uwaga. Jeżeli chcecie mieć dobry wzrok, to najlepszym środkiem jego korekcji jest aktywin. Prawda tylko w dużych ilościach, nie po dwie kapsułki dziennie, a po 6. Oprócz tego mamy znakomity produkt, który nazywa się Ficoten, technologia mikroklasterowa. Jest to wyciąg ze spiruliny, a główną częścią składową są beta-karotynoidy. Nie jedna beta-karotyna, lecz beta-karotynoidy. Poza tym do składu wchodzą witamin E i selen. Widzą Państwo, jaki to jest skarb, plus technologia mikroklasterowa. Wszystkie te elementy odegrywają bardzo ważną rolę, lecz najważniejsza to korekcja wzroku. W dniu dzisiejszym wszyscy używamy z komputera, dużo siedzimy przed telewizorami i w rezultacie mamy zaburzenie wzroku. Proszę zobaczyć, ile ludzi obecnych tutaj są w okularach i przecież nie wszyscy ich włożyli. Następny produkt, który jest potrzebny wszystkim po 40, ulubiony suplement Q10, koferment, inaczej ubichinon.
Jest on w każdej komórce naszego ciała. Bez niego nie wyrabia się w mitochondriach ATP. Po urodzeniu mamy w organizmie Q10, ale z czasem zapasy jego się wyczerpują. Wyczerpanie ilości Q10 na 70% powoduje śmierć. Wyczerpanie ilości Q10 na 25% powoduje choroby przewlekłe. Nie wystarcza nam energii, aby spalić wodór w tlenie i uzyskać ATP. Kiedy i komu trzeba w pierwszą kolej używać ten produkt? Obrona serca. To jest bardzo potężny środek profilaktyki przeciw miażdżycy, zawałowi serca, udaru mózgu. Znakomity produkt. Jest także duża książka o Q10. Ludzie po zawale serca były rozdzielone na dwie grupy. Pierwsze używali Q10, druga grupa nie. Spośród drugiej grupy nikt nie przeżył do więcej 5 lat. W tym badaniu selekcjonowaliśmy tylko ciężkie wypadki zawałów. Spośród osób używających Q10 po 8 latach 40% były żywy. Naprawdę bardzo mocna ochrona. Nie posiadamy suplementów, które powrócą Wam młodości i 18 lat, lecz mamy bajeczne produkty, które zahamują gwałtowne procesy starzenia i główne, nadzielą Państwa energią, aby powiedzieć mi tak, jak powiedziała mi w Szwecji pewna czarująca kobieta. Uwielbiam tą spółkę przez to, że mam zdrowie i niepodległość finansową. I w tym roku idę na emeryturę, a jest to zaledwie początek życia. Tego Państwu szczerze życzę. Dziękuję.